10 państw, które mają dwie stolice. 10 Benin to państwo położone w Afryce Zachodniej, ma dwie stolice: Porto Novo i Cotonou. Konstytucyjną stolicą jest Port Novo i to już od czasów, gdy kraj miał status francuskiej kolonii. Z drugiej strony, Cotonou od zawsze było siedzibą miejscowego rządu. 9. Boliwia. Przyczyny obecnego stanu rzeczy sięgają w Boliwii 1899 roku. Na skutek sporu pomiędzy dwoma największymi partiami politycznymi miastu La Paz przyznano szereg przywilejów. Przeniesiono tam również oficjalną siedzibę boliwijskiego rządu. Partia liberalna, wspierana przez klanę wydobywców cyny, żądała dla La Paz całkowitej władzy. Jednak negocjacje z drugą stroną konfliktu, partią konserwatywną, sprawiły, że oficjalną stolicą pozostało Sucre i ten stan utrzymuje się do dziś. 8. Chile. Decentralizacja i rozdzielenie ośrodków władzy nastąpiły w Chile po odebraniu władzy Augusto Pinochetowi w 1990 roku. Oficjalną stolicą tego kraju zawsze było Santiago, jednak aby podkreślić nowy etap, siedzibę parlamentu przeniesiono do Valparaíso. 7. Gruzja. Oficjalną stolicą Gruzji jest Tbilisi, zaś w Kutaisi znajduje się siedziba rządu i parlamentu. Oba miasta mają długą historię i w przeszłości pełniły funkcję ważnych ośrodków władzy w kaukaskich królestwach. 6. Wybrzeże Kości Słoniowej. Abidżan jest stolicą Wybrzeża Kości Słoniowej od 1933 roku, gdy kraj znajdował się jeszcze pod francuską okupacją. Niespodziewany zwrot nastąpił jednak w 1983 roku, gdy prezydent przeniósł oficjalną stolicę do Yamoussoukro, swojego rodzinnego miasta, które postanowił w ten sposób uhonorować. 5. Malezja. Powodem, dla którego miastu Kuala Lumpur odebrano status jedynej stolicy, było przeludnienie. Rząd Malezji postanowił rozwiązać tę sytuację, kupując od stanu Selangor obszar o wielkości około 46 km2 i budując tam nowe miasto Putrajaya. W 1999 roku ustanowiono je centrum administracyjnym, do którego przeniesiono główne środki władzy. 4. Czarnogóra. Oficjalną stolicą Czarnogóry jest Podgorica. Władze tego kraju postanowiły jednak uhonorować również drugie miasto, Cetynię, która jest kolebką czarnogórskiej państwowości. Ze względu na duże znaczenie historyczne w 1992 roku nadano jej honorowy tytuł stolicy Czarnogóry. 3. Holandia. W odróżnieniu od innych państw, Holandia zawsze miała dwie stolice. Amsterdam jest stolicą konstytucyjną od 1814 roku, gdy kraj uwolnił się od rządów napoleońskiej Francji. Haga jest zaś od 1588 roku siedzibą władz, a dziś znajduje się w niej siedziba holenderskiego rządu, parlamentu i rodziny królewskiej. 2. Korea Południowa. Przypadek Korei Południowej jest najnowszy ze wszystkich. W 2003 roku podjęto w Seulu decyzję, aby odciążyć przeludniane miasto i poszukać innego, do którego można przenieść część ośrodków administracyjnych. W 2007 roku postanowiono, że potrzebne będzie do tego utworzenie nowego miasta Sejong, co udało się ostatecznie w 2012 roku. 1. Republika Południowej Afryki. RPA jest jedynym państwem na świecie, które ma aż 3 stolice. Przyczyną tego stanu rzeczy była sytuacja z 1910 roku, gdy stworzono jeden kraj z 4 sąsiadujących ze sobą prowincji. Ich zarządcy nie mogli jednak dojść do porozumienia, które miasto powinno przewodzić całemu państwu. Dlatego zdecydowano się na nadanie miana stolicy aż 3 miastom: Bloemfontein, Kapsztadowi i Pretorii. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał, Światowa Historia. Cześć!